Dziś miałem do wytoczenia takie kółeczko, już widzieliście na poprzednim filmie, jak ustawiałem, żeby wytoczyć tutaj te wybrania. O. Patrzę, jak to ładnie wszystko wyszło. Tutaj ogrodowałem, bo tu powstało, załamała się lekko ta faska, ale ogrodowałem znów rozwiertakiem i dobrze. Najpierw tak, najpierw złapałem materiał z jednej strony i zabieliłem jedną stronę i wyrównałem, bo było ucięte nierówno, ale to jest nieważne. Ważne, żeby nam dobrze wyszła robota. I z jednej strony splanowałem, zabieliłem czoło, odwróciłem i później zrobiłem to wybranie. Otworu nie robiłem, tylko robiłem wybranie. I czym to wybranie najlepiej robić? Najpierw widzieliście, zacząłem robić tym widiowym, ale powiem wam, że najlepiej szło o takim nożykiem. O. Myślę, że dobrze to widać. Właśnie takim nożykiem, dość sztywnym. To jest 12 na 8. Ja tym nożykiem czasami głęboko robię faski. O. Długość 160. SW7M. Bardzo dobry nożyk. No i tym nożykiem, tak powiem, o, w jedną stronę zaraz ustawimy. O, tak sobie zamocowałem go. Czy będzie to uciekło mi? O, tak. I sobie jeździłem w jedną stronę, w drugą stronę, a później wyrównywałem tym. Ale widzieliście, jak dziwnie zamocowałem. Imak był pod kątem, szufladka pod kątem, ale wszystko wyszło tak, jak potrzeba. No to odnośnie tej jednej strony. I jak tą jedną stronę tu miałem zabielone, tu zabielone, tu zabielone, wtedy złapałem tu odwrotnie szczękami i chodziło o co? Chodziło o to, żeby otwór i ta zewnętrzna płaszczyzna były z jednego założenia. Żeby było jak najmniej bić w stosunku do osi silnika. Później użyłem sobie takiego noża widiowego, o zobaczcie, do toczenia wzdłużnego. Ucieka nie chce, mam je tutaj być. O i tak, najpierw sobie tu ustawiłem nóż i tu wyrównałem jedną płaszczyznę, później tu wyrównałem wzdłuż. O, też nożem ustawione wzdłuż tą płaszczyznę i później założyłem sobie o taki, ja to mówię, ogryzek, taki mały nóż i zrobiłem tu faskę i zrobiłem o tu faskę. Tą faskę to nawet bardzo dobrze widać. No i jak już miałem zrobioną tą stronę, to czyli już mieliśmy praktycznie na gotowo, wtedy odwróciłem tylko na drugą stronę i tu wyrównałem jeszcze, bo ta odległość miała mieć 40 mm, czyli tym ogryskiem zrobiłem jeszcze 10 mm, zebrałem, zrobiłem faskę w otworze, tu na zewnątrz, tu faskę, a jeszcze przepraszam, z tamtej strony jak było, to najpierw jeszcze wiertłem Fi 14,5, najpierw na wiertakiem Fi 14,5, Fi 18,5 i rozwiertakiem Fi 19H7. Rozwierciłem pod otwór. O, i dopiero wtedy odwróciłem, bo z tamtej strony otwór był zrobiony na gotowo i ta średnica zewnętrzna. I później na koniec fazeczki, faski tu tym ogryskiem. I kółko gotowe. O, to teraz macie coś takiego na ABC, trochę będzie trudniejsze i ciekawsze. Dziękuję.